Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy ciasto ucierane na maśle i śmietanie z truskawkami i kruszonką. Bardzo smaczne, łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota przekładam 200 g masła, wsypuję 3/4 szklanki cukru i to wszystko ucieram. Do tego dodaję pół kubeczka gęstej kwaśnej śmietany 18%. Dodam jej 100 g. Do tego dodaję 3 całe jajka i to chwilę pomiksuję. Najlepiej, żeby składniki miały temperaturę pokojową. Masło troszkę się zbryliło, wygląda jakby się zważyło, ale ono oddzieliło się od jajek i od płynów, które są w śmietanie. Tak więc teraz do tego wszystkiego dodajemy mąkę. 2,5 szklanki mąki pszennej tortowej. Szklanka ma pojemność 250 ml. Do tego 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Pół szklanki mąki ziemniaczanej. To wszystko chwilę ucieramy. Ciasto jest bardzo gęste, takie babkowe i ono takie ma być. Formę do pieczenia o rozmiarze 30 na 23 cm. Ona jest lekko owalna, ale takie ma rozmiary. Smarujemy masłem lub wykładamy papierem do pieczenia. Ja wykładam papierem, tak jest bezpiecznie, ciasto się oderwie. Wykładamy nasze całe ciasto. Łyżkę maczamy w wodzie, rozkładamy całe ciasto. Przygotujemy teraz kruszonkę. 70 g zimnego masła przełożyłam do miseczki. Dodaję 5 łyżek mąki pszennej tortowej. Jest to 3/4 szklanki. Do tego 4 duże łyżki cukru. To wszystko zagniatamy. Robimy kruszonkę. Do ciasta wciskamy umyte truskawki. Opcjonalnie. Na to ciasto posypujemy kruszonkę. Ciasto pieczemy 40 minut w temperaturze 180 stopni. Funkcja termoobieg. Wkładamy je do nagrzanego piekarnika. Pieczemy je do suchego patyczka. Gdybyście się Państwo bali, że jest jeszcze surowy, należy sprawdzić patyczkiem do szaszłyka. Włożyć w to ciasto, wyciągnąć, czy nie klei się ciasto. Jeżeli patyczek jest suchy, to znaczy, że ciasto jest upieczone. I tak wygląda ucierane ciasto z kruszonką. Ciasto pokroimy. Piękniusieńkie. No i tak wygląda ciasto ucierane z truskawkami i kruszonką. Jest ono pewne, niezakalcowate, bardzo ładne, puszyste, no i bardzo smaczne. Polecam Państwu przepis. Jeszcze spróbujemy tego pysznego ciasta. To jest ciasto takie babkowe, z kruszonką. Pięknie się prezentuje. Ciasto jest bardzo, bardzo smaczne, lekko koruchawe, takie babkowe, do tego kruszonka, ono pięknie pachnie masłem i tą śmietaną. Cudowne. Wspaniałe ciastko, polecam Państwu przepis. I oby Państwu też tak się udało ładnie, jak mi się udało to ciasto. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.